przy banku PKO, skrzyżowanie Bydgoskiej i Aleja Powstańców. Nie ma pana prezydenta Głowskiego, ale myślę, że prezydent powinien porozmawiać ze starostą Pilskim w sprawie wspólnej pracy nad pomnikiem tegoż powstania, bardzo ważnego dla historii Polski i dla historii Wielkopolski, wybraniu miejsca w Pile dla tego pomnika, po to, aby to składanie kwiatów, upamiętnienie tego wydarzenia było w odpowiednim miejscu. Powiem tak, ten głaz, on jest fajny, ale nie do tego, żeby składać tam kwiaty i upamiętniać to wydarzenie. I druga sprawa, tak zwana 14. pensja dla nauczycieli. Moje pytanie brzmiałoby, jak duże to jest zobowiązanie dla budżetu miasta? 14. pensja. Tutaj o 14. I są, jest 14, jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Pochylski. Dziękuję bardzo. Ja tylko tak krótko chciałem nawiązać do sprawy, którą poruszył radny pan Marian Baryłkowski a propos tych znaków zatrzymania i postoju na ulicy Świerkowej. Też otrzymałem głosy i pan przewodniczący mówił, że usunąć najlepiej z obydwu stron, a przynajmniej z jednej. Ja myślę, że w miejscach, osiedlach, domków rodzinnych nie powinno być takich znaków. Chyba myślę, że powinny być usunięte te znaki z obydwu stron nawet tej drogi. A propos wynagrodzeń, to myślę, że to są trzynastki, panie radny Leszku Łado. Dziękuję bardzo. Bo bym chciał otrzymać również czternastkę, jakby co. Czternastkę. Dobrze, dziękuję bardzo. Chwileczkę, pan radny Jacek Bogosławski. Panie przewodniczący, ja mam aż dwie interpelacje, nie będę odczytywał ich, tylko złożył na ręce pana przewodniczącego, bo uważam, że szkoda tutaj zabierać cenny czas, ale tutaj jest jedna, mam pilną informację z soboty, nie wiem, czy mamy wpływ na działalność szpitala specjalistycznego w Pile, a szczególnie samego podjazdu pod z chorą osobą, która jest na oddział. Mieszkanka Piły zemdlała, mieszkaniec Piły wziął ją do swojego samochodu, zawiózł, nie dzwonił na pogotowie, tylko zawiózł ją bezpośrednio na oddział ratunkowy. Niestety przez 5 minut przez megafon przed szlabanem próbował rozmawiać z panem, który sugerował, żeby ta pani teraz wyszła, żeby podeszła ileś kroków do góry, potem ona tłumaczył, że pani jest świeżo po utracie przytomności. Po 5 minutach dopiero zdecydował się na podniesienie szlabanu. Z ruchem w szpitalu bez problemu bardzo szybko udzielono pomocy właściwej, ale nie wiem, czy my mamy faktycznie w takich sprawach bezpośrednio ze starostą rozmawiać, czy z osobami. Nie wiem po prostu, jak w tym momencie podejść, ale może dzięki temu, że słuchają, mam nadzieję, też mieszkańcy i te osoby, które pracują, niech wezmą sobie też tą sprawę. Mam nadzieję, że to nie będzie na ich sumieniu, nic się nie stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalka. Ja najpierw jedno zdanie do tego, co przed chwilą powiedział pan radny Bogusławski, mianowicie myślę, że na pewno pani dyrektor się o tej dyskusji tu dowie i uczuli panów z dyżurki, żeby taka sytuacja nie miała więcej miejsca, natomiast ja chcę powiedzieć, że miałem zupełnie odwrotną sytuację, mianowicie podwoziłem tam na tą izbę przyjąć osobę, moją babcię na wymianę biodra i która nie może, że tak powiem, nie mogła chodzić i
nadusiłem guzik, powiedziałem, o co chodzi, bez problemu pan jak gdyby powiedział, to proszę tylko od razu odjechać, panią wysadzić i nie było najmniejszego problemu, więc jak gdyby chcę powiedzieć, że to chyba zależy na to, na kogo się trafi i chyba pani dyrektor musi uczulić, ale generalnie to nie jest złe, wiemy po co jest ten szlaban, bo jeżdżono tam jak chciano. Natomiast myślę, że tu pan doktor Bystrzycki coś więcej może powiedzieć. Natomiast ja króciutko cztery sprawy. Pierwsza sprawa to do tego, co powiedział kolega Baryłkowski, kolega Pochylski. Ja również w dniu wczorajszym miałem interpelację od mieszkańców z Podlasia o niecelowności, niezasadności postawienia tam znaków, które utrudniają im zatrzymywanie się nawet na chwilę i tak dalej przed firmami, przed własnymi posesjami. Przekazuję to z prośbą o rozważenie panu prezydentowi i komendantowi. Uczciwie powiem, że interwencja miała mieszkańców w miejsce w dniu wczorajszym i ja sam jeszcze tam nie byłem, więc nie mam opinii wyrobionej. Natomiast jak już tu koledzy głos zabrali, to przekazuję również, że do mnie takie słuchy trafiły. Natomiast trzy moje sprawy. Pierwsza rzecz. Pytanie do pana prezydenta, które już zadawałem na sesji i na komisjach, mianowicie jak się ma wydawnictwo bajek naszych, bo miałem obiecane, pan prezydent mówił, że będą w tym roku jubileuszowym wydane i po prostu się pytam, bo mamy koniec stycznia, czy jakieś ruchy, te konkursy, bo to wszystko jest procedura, która trwa, żebyśmy do tych bajek, które kiedyś były wybrane, zebrali ilustracje i je wydali. Na którejś sesji wstecz głos zabierał pan prezydent, odpowiadał na pytanie i mówił, że jeżeli taka inicjatywa była, to, że tak powiem, będzie w tym 2013 roku kontynuowane, więc to jest moje pierwsze pytanie. Druga to jest takie moje zapytanie i prośba do pana prezydenta. Myślę, że reakcja pana prezydenta będzie większe przyniesie rezultaty i poważniejsze potraktowanie niż pojedynczej osoby. Natomiast sam to doświadczam i też wielu mieszkańców Zielonej Doliny mi zwracało na to uwagę, że od jakiegoś czasu, trudno mi to określić, 2-3 miesięcy, bardzo często nagminnie, dzisiaj rano 3 razy, na tym osiedlu mamy do czynienia z wyłączaniem prądu. Ja wiem, że oczywiście to nie jest w gestii pana prezydenta, natomiast gdybym mógł prosić o z urzędu o takie pismo z zapytaniem, co się dzieje, bo to notorycznie się zdarza. Najdłuższa awaria kiedyś zgłaszana na Straż Miejską to 4 czy 5 godzin, chyba końcówka grudnia czy stycznia nie było prądu. Potem on się pojawiał, znikał, strzelały urządzenia różne, przepięcia następowały i tak dalej, i tak dalej. Także to się naprawdę nagminnie tam zdarza. I ostatnia rzecz, ostatni punkt, który sobie tutaj zapisałem, to wprawdzie nie pytanie do pana prezydenta, tylko wykorzystując jak gdyby to, że jesteśmy transmitowani, to taki apel mój i prośba. Znaleźliśmy tu wśród dzisiaj też materiałów między innymi sesyjnych i tutaj położonych nam apel, prośbę o wpłatę 1% na rzecz tu akurat poradnictwa obywatelskiego. W różnych miejscach, w różnych punktach te apele do nas trafiają. Ja po prostu chciałbym tylko prosić i zaapelować mieszkańców, żeby z tej możliwości korzystali. Tak naprawdę, czy jedna organizacja pożytku publicznego, mamy ich w pile trochę, czy oddziały, czy te zajmujące się osobami, czy zwierzętami, czy działające na rzecz wsparcia innych ważnych instytucji, takich jak hospicjum, jak szpital, inne i tak dalej. Myślę, że wszystkie są godne rozważenia. O ile pamięć mnie nie myli, to nie zdążyłem już teraz sprawdzić, ale zawsze co roku Urząd Skarbowy w Pile na swojej stronie internetowej pokazuje listę tych organizacji z terenu Piły. Nie wiem, czy na stronach miasta też może coś takiego mogłoby się znaleźć. Oprócz tego są oddziały ogólnopolskich różnego rodzaju organizacji pozarządowych, na przykład Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, oddział w Pile i tak dalej, i tak dalej. I nie zachęcając na wpłatę na poszczególną, bo tak jak powiedziałem, organizacje, każda jest tego warta. Z tych danych, które kojarzę, to bodajże w ubiegłym roku około 10 milionów Polaków przekazało, czyli z jednej strony bardzo dużo, ale z drugiej strony to ciągle tam 30%, 1/3 tych, które mogłyby to zrobić, wystarczy KRS wpisać, pobrać ze strony internetowej, nie trzeba robić już przelewu, nic takiego, także apeluję też o skorzystanie do naszych mieszkańców z tej możliwości, wsparcie naszych tutaj działających organizacji pożytku publicznego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pamiętajmy, że oprócz tego 1% można także
no, darowiznę przekazać na fundację, na przykład na fundację 500-lecia, do czego państwa radnych serdecznie zachęcam. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Ja mam pytanie do pani prezydent, bo pan prezydent tutaj mówił, że pani prezydent udzieli krótkiej informacji na temat zatrudnienia. Właśnie jak wygląda w tej chwili sytuacja, jeżeli chodzi o rynek pracy na terenie miasta Piły? Tam wiemy, że zwolnienia, czy są jakieś wolne miejsca, inwestycje, które umożliwiłyby podjęcie pracy młodym Pilanom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy państwa radnych? Tak, pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Ja mam takie trzy rzeczy. Jedno pytanie. Jak naliczamy, panie prezydencie, od 16 stycznia pobyt naszych ukochanych kolacjuszy w OPIRP-ie? Dwa, w czwartek po raz ostatni. OPIRP-a to w Izbie Wytrzeźwień, to znaczy w tym dziale. Jak naliczamy, gminami, ja się dobrze. W czwartek pan radny, były radny, szef komisji budżetowej w Czapce Górniczej, ostatni dzień w pracy, odchodzi na górniczą emeryturę, pan Tadeusz Rzemykowski. Wszystkiego dobrego. I trzecia sprawa, chciałbym pani Agnieszce Matusiak, pani redaktor, podziękować za nagłaśnianie fajnej akcji, którą wymyślił pan dyrektor Dariusz Kubicki z panem Lechem Borkowiczem i ze Stowarzyszeniem Niezależnych z Wałka. Postanowili na wodniku popływać kajakami. Miesięczny kurs kosztuje tylko wejście, bilecik na basen. Kajakiem pływają po wodniku, to znaczy uczą się, jak zachować się w momencie, kiedy kajak przewraca się. Bardzo fajna akcja i naprawdę jest nagłaśniana. I jeszcze raz pani redaktor Agnieszce Matusiak, serdecznie za to dziękuję. Zresztą Asta, wiele naszych fajnych przedstawianych tu dzisiaj, czy w poprzednim okresie projektów uchwał nagłaśnia i można dużo na ten temat się dowiedzieć, czytając Asta 24. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Jarczyk. Tak niepostrzeżenie, proszę państwa, przeszliśmy do punktu gratulacji i podziękowania. To ja się wyjątkowo dołączę. Podpytałem w międzyczasie, czyj to pomysł. Okazało się, że pana przewodniczącego Rafała Zdzireli, panie przewodniczący, gratuluję pomysłu na to, aby nasze sesje od dzisiaj mogły oglądać również osoby niesłyszące. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę państwa, skoro już jestem przy głosie, chciałbym państwa poinformować o tym, iż wpłynęła do nas negatywna opinia Komisji Heraldycznej w sprawie herbu i innych insygniów, o których państwo pamiętają. Komisja Statutowa na swoim ostatnim posiedzeniu postanowiła zarekomendować Wysokiej Radzie dalsze działania, czy tak naprawdę upoważnienie Komisji Statutowej i jej przedstawicieli do tego, aby czynić kroki, aby dalej walczyć o tego naszego jelenia w koronie. Natomiast i tutaj mój wniosek do państwa w imieniu Komisji Statutowej, aby dopuścić możliwość zamiany tarczy herbowej z francuskiej, którą obecnie się posługujemy, na hiszpańską, do czego zachęca, najdelikatniej mówiąc, Komisja Heraldyczna, oraz do tego, aby zlikwidować strzępy trawy na naszym projekcie herbu. I proszę państwa, tak naprawdę to już jest, no, temat przegadany na Komisji Statutowej, tak naprawdę pomiędzy też klubami. Nasi przedstawiciele no, widzieli te znaki graficzne i prosiłbym państwa tylko o to, abyśmy w dalszych rozmowach z Komisją Heraldyczną mieli przynajmniej takie pole manewru. Czy możemy przystąpić do głosowania? Czy państwo chcieliby się do tego odnieść? Pan przewodniczący Paweł Dalko, bardzo proszę. Nie chcę panu przewodniczącemu tu popsuć szyków, tylko ja kojarzę, że na Komisji Statutowej oczywiście poszliśmy, że tak powiem, taka większość była na pewne ustępstwa, w sensie kępek trawy, tam szerokości na fladze i tak dalej. Natomiast co do tej tarczy, chyba z tego co kojarzę, większość komisji była za tym, żeby jednak zostawić ją w takim kształcie, ale ja się pod tą francuską takie kojarzę,
głosy. To, że tak powiem, opiniowała komisja statutowa, żeby zostawić tą istniejącą dzisiaj, czyli dla niewtajemniczonych z tym dzióbkiem na dole, a nie zaokrąglać ją, do czego zmierza, co ma zamiar ujednolicić komisja heraldyczna, ale co się nam w zdecydowanej większości po prostu nie podoba, a mocy prawnej takiej, żeby to zmieniać, komisja heraldyczna nie ma. Ale jeżeli to ma, że tak powiem, utrudnić generalnie pracę w tym temacie, które do łatwych nie należą przez upór komisji heraldycznej, no to się podporządkuje woli większości. Natomiast bym prosił pana przewodniczącego o wyjaśnienie, bo na komisji statutowej mówiliśmy, że jesteśmy za tym, żeby w kwestii tarczy na ustępstwa nie iść, tak jak to kojarzę. Ja faktycznie mam to zanotowane zupełnie inaczej, aczkolwiek podzielam pogląd tutaj przedmówcy. No sam znajduję wiele argumentów dla pozostawienia tarczy francuskiej, jak chociażby miasto stołeczne Warszawa, jak przez lata stosowaliśmy. Ale to już nie chciałbym tego wątku tak naprawdę teraz dalej ciągnąć. Faktycznie da nam to jakieś pole manewru, a my jako komisja statutowa no nie możemy bez państwa zgody negocjować w ten sposób z komisją heraldyczną. Okay? Dziękuję bardzo. Zatem przystąpmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wyrażeniem zgody, aby przedstawiciele komisji statutowej w dalszych negocjacjach z komisją heraldyczną mogli również zdecydować się na rozwiązanie odniesieniu do herbu usadowienia na tarczy francuskiej, przepraszam, hiszpańskiej, oraz zaznaczenia trawy linią poziomą, a nie postrzępioną, jak w wersji przygotowanej i uchwalonej kilka miesięcy temu, z korektą, o której wspomniał pan przewodniczący Paweł Dalkę, aby umieszczenie herbu na fladze miasta było w sposób zgodny z regułami. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy jednym głosie wstrzymującym, większością głosów, zgoda Rady została wyrażona. Dziękuję państwu bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Krzysztof Szewc. Proszę państwa, oczywiście na wszelkie państwa zapytania, interpelacje odpowiem po złożeniu ich na piśmie. Natomiast no, nie mogę przejść do porządku dziennego nad jedną sprawą, którą poruszył pan Leszek Łada, a mianowicie tematem pani Przewoźniak, rodziny państwa Przewoźniak. Niepisanym zwyczajem tej Rady było to, i poprzednich również, że w indywidualnych sprawach na sesji radni raczej starają się nie zabierać głosu. W sprawach tego typu. Dlaczego tak było? Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, ponieważ obym się mylił, ale lada moment tego typu uwag pojawić się może całe mnóstwo. Pan radny zna stanowisko jednej strony, tylko i wyłącznie. Ja nie chciałbym tutaj prostować wielu wypowiedzi, które w tym zakresie padły. Natomiast powiem w ten sposób. Zarówno pani prezydent, jak i ja i pan prezydent przyjmujemy bardzo wiele osób z problemami nie mniejszej wagi, dramatów rodzinnych. I proszę mi wierzyć, że na pewno z naszej strony nigdy w żadnym przypadku nie ma ani złej woli, ani jakiegoś, nie wiem, zaniechania. Absolutnie to nie wchodzi w rachubę. Ja akurat znam bardzo dobrze sprawę pani Przewoźniak, ponieważ akurat jako pierwszy podałem, może pan prezydent pewnie wcześniejszy również być może podał rękę, podałem rękę tej pani i udzieliłem pomocy. Natomiast w szczegółach i tak jak mówię, prostować niektóre sformułowania, które tu zostały użyte, w moim odczuciu byłoby nie na miejscu.
Pani prezydent, jeżeli mógłbym prosić w zakresie zatrudnienia, ponieważ jest to temat bardzo trudny i bardzo nośny. Myślę, że pani prezydent udzieli wyczerpującej odpowiedzi w tym zakresie. W pozostałym, tak jak mówię, proszę o pisemne. Bardzo proszę. Udzielę oczywiście odpowiedzi tak wyczerpujące, jak dzisiaj te warunki bez przygotowania jakichś dokładnych danych mi pozwolą na to. Temat jest bardzo ważny i dzisiaj parokrotnie słyszałam, jak czasami lekko nam przechodzi przez gardło, że sytuacja jest bardzo zła, że są tylko i wyłącznie zwolnienia. I dlatego, ponieważ nad tym tematem wspólnie z całym zespołem Invest Parku spędzamy codziennie bardzo dużo czasu, tym bardziej takie wypowiedzi uważam, że nie do końca są przemyślane, ponieważ mamy świadomość tego, ile jest zwolnień, że są zwolnienia grupowe, że ludzie tracą pracę, ale z drugiej strony na rynku pilskim pojawiają się wciąż nowe oferty pracy. Dzisiaj Życie Piły opublikowało 126 ofert pracy. Kolejne oferty pracy pojawiają się na stronie Invest Parku. Mówimy o tym i to nie jest, to już jest właściwie tak powszechnie okrzyczane zjawisko kryzysu. Wszyscy o tym mówią, że jest kryzys. Każdy broni się przed tym zjawiskiem jak może. W Pile prezydent dzisiaj o tym wspominał. Jesteśmy w bardzo ścisłym kontakcie z rynkiem pracy. Codziennie niemal rozmawiamy z pracodawcami po to, żeby zrozumieć, co blokuje ich dalszy rozwój, jak możemy im pomóc się dalej rozwinąć. Ktoś pokusił się o taką analizę i okazało się, że 75% nowych inwestycji są czynionych przez lokalnych przedsiębiorców, czyli nie jest tak, że powinniśmy kierować wszystkie nasze działania na zewnątrz, próbując pozyskać kogoś nowego. Przede wszystkim musimy zacząć od siebie, musimy umocnić tych lokalnych przedsiębiorców, którzy lokalnie mogą się jeszcze rozwinąć, jeszcze mogą stworzyć dodatkowe miejsca pracy. My robimy jedno i drugie. Tak naprawdę to, co widzieliście Państwo, właściwie pytanie dzisiaj też padło, miejsce na pudle. No, miejsca na podium zajmowaliśmy przez cały ubiegły rok i to jest wynik naszej promocji miasta. Właściwie no, niemal wszędzie już słychać o naszym mieście, o ofercie inwestycyjnej, bo tak jak mówiliśmy od początku, będziemy wszędzie tam, gdzie inwestor. To się dzieje. Jesteśmy wszędzie na wszystkich ważnych targach branżowych. Jesteśmy coraz częściej zapraszani. W tym roku prawdopodobnie weźmiemy udział w takim panelu, gdzie będzie mowa o nie tych najważniejszych, największych miastach, które są pierwszym wyborem najczęściej inwestorów, ale teraz będzie mowa o miastach średnich. Tam w panelu będzie wypowiadać się Piła, będziemy wypowiadać się my i mówić o naszej ofercie. Ale wracając do miasta, wspieramy lokalnych pracodawców wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy. Nie wszyscy pracodawcy są świadomi tego, że mogą skorzystać z różnych form wsparcia, dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy. Z drugiej strony poszukują specjalistów. Często to blokuje ich rozwój, bo nie mają ludzi do pracy. Więc tutaj z jednej strony bezrobocie, a z drugiej strony pracodawca w kłopocie, bo szuka ludzi, którzy pomogą mu rozwijać jego własny biznes. Także ten medal ma dwie strony. Są ludzie, którym trudniej sobie poradzić na tym rynku z uwagi na brak kwalifikacji. Tu staramy się też pomóc ludziom na zasadzie takich trafionych szkoleń, czyli szkoleń pod zapotrzebowanie konkretnego pracodawcy, tak żeby w wyniku otrzymania później jakichś dokumentu potwierdzającego kwalifikacje oni mogli w konkretne miejsce udać się z zapytaniem o pracę. I chcę powiedzieć, że czujemy już w tej chwili takie wsparcie pracodawców.
wiążemy się takimi porozumieniami, tak żebyśmy my jasno wiedzieli, co do nas należy, a w którym momencie pracodawca służy nam informacją. Takich porozumień już jest coraz więcej. Pracodawcy na stronie InvestParku oferują swoje oferty zatrudnienia, oferty pracy. Tych ofert już jest kilkanaście. Z drugiej strony mamy też, zapraszamy ludzi poszukujących pracy, którzy też mogą składać swoją ofertę, przedstawiać siebie, przedstawiać swoje kwalifikacje. My, mając taką wiedzę, będziemy starali się kojarzyć z pracodawcą, który takich kompetencji poszukuje. To jest nowa forma współpracy z tym rynkiem pracy. Nowa, wydaje nam się, że dosyć innowacyjna, bo gdzieś tam wynikła z życia, po prostu. Życie przyniosło nam takie rozwiązanie, ponieważ, tak jak wspomniałam, pracodawcy zwracali się do nas z prośbą o wsparcie w poszukiwaniu kadry. Niektórzy potrzebują kadry na przykład 100 osób na sezon. I co teraz z tymi ludźmi? Te 100 osób po pół roku na przykład będzie poszukiwało ponownie pracy. I postaramy się tak połączyć tutaj zapotrzebowanie tych ludzi z poszukiwaniami innych pracodawców, też poszukujących ludzi na sezon, żeby ci ludzie pracowali w dłuższym okresie, być może cały rok. Także nad tym teraz pracujemy intensywnie. Program InvestParku skierowany jest w pierwszej kolejności dla ludzi bezrobotnych, dla mieszkańców Piły. To tak w skrócie. Ja wiem, że w planie tutaj pojawiły się spotkania z InvestParkiem. Myślę, że wtedy będzie okazja, żeby powiedzieć więcej, ale w tej chwili dobrze jest powiedzieć o tym, że już ten program ruszył. Zapraszamy na stronę InvestParku, gdzie jest zakładka dla pracodawcy i jest zakładka dla pracowników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Krzysztof Murewicz. Mówiła pani prezydent, że InvestPark w tej chwili współpracuje z przedsiębiorcami, ale są takie sytuacje, gdzie brakuje fachowców, czyli z konkretnym wykształceniem. Czy InvestPark podjął jakiekolwiek działania w rozmowie z naszymi pilskimi uczelniami, nasz rynek, żeby ewentualnie można było kontynuować, kształcić w tym kierunku, które są tutaj potrzebne? Dziękuję. Bardzo proszę. Właściwie te pytania prowadzą przez szereg naszych działań, bo rzeczywiście też warto wspomnieć o tym, że jest możliwość bezpłatnych szkoleń w niektórych przypadkach, gdzie możemy zorganizować przy współpracy z instytucjami pilskimi bezpłatne, dedykowane pod konkretne zapotrzebowanie szkolenie grupy pracowników. Jest, często się o tym mówi. Kiedyś było tak, że miało się jeden zawód i jedną pracę do samej emerytury. Te czasy się zmieniły. Teraz jest bardziej dynamicznie i też bardzo modne szkolenie zarządzanie zmianą, bo zmiana to jest w zasadzie, no, będzie nam towarzyszyła prawdopodobnie już zawsze, bo w tej chwili podejmuje się decyzje szybciej. Ten rynek jest dużo bardziej zmienny niż kiedyś i prawdopodobnie jeden pracownik w ciągu swojej kariery zawodowej będzie musiał się przekwalifikować, raz czy dwa razy, tak żeby dostosować się do oczekiwań rynku. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Miller. Ja w nawiązaniu do punktu odpowiedzi na interpelację, bo widzę, że zmierzamy do końca, ja mam pytanie, czy mimo tego, że podpisało się 400 mieszkańców pod interpelacją, to stanowił załącznik, napisałam interpelację, złożyłam, w odpowiedzi uzyskałam zapewnienie, że czynione są starania i dzisiaj pytam i dostaję odpowiedź, proszę na piśmie. Więc czy ja mam znowu interpelację na interpelację? Bo nie wiem, czy dostanę odpowiedź. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Krzysztof Szewc, proszę. Proszę wybaczyć, ja na pamięć wszystkich rzeczy, które dzieją się, nie znam i myślę, że nikt z nas nie zna na pamięć wszystkiego, co się dzieje w tym mieście, więc uprzejmie bym prosił o złożenie zapytania. To nie musi być interpelacja, to może być zapytanie. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wobec braku dalszych zgłoszeń w związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad, zamykam obrady.
29 sesji Rady Miasta Piły. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.